Witam na kanale American Golden Tricks, czyli stolarskie tyki z Ameryki i przyjechałem na warsztat, bo zapomniałem wziąć szablonu do zawias. Okazało się, że tu mam taki szablon do zawias robiony kiedyś z odpadu, tu widać, że to po prostu z odpadu było i okazało się, że jest pół cala za wąski. Bo teraz ludzie zamówili szersze zawiasy i tego nie będę rozwalał, bo mi się może przydać, a nie będę na robocie rozstawiał maszyn, żeby zrobić jig. Zrobię tu raz, dwa, tym bardziej, że kamera jeszcze została wczoraj po kręceniu, a że robimy na robocie na wyjeździe, także tutaj nic nie przestawiałem, dlatego korzystając z tego zrobię tak szybko jig do zawiasy. No dobra, muszę teraz kawałek jakiegoś odpadu znaleźć. O, jest tu, to może być 3/4 sklejka, jest piękna i prawie 12 cali, czyli weźmy to na pół, to będzie łatwo. Powinienem to przeciąć na pile, ale że moja ukośnica tnie 12 cali na spokojnie w poprzek, więc nie będę przestawiał kamery i nie będę kombinował z piłą, utnę to tu. Pięknie. Jedna część. Teraz trzeba ustawić, co ta zawiasa ma. Ta zawiasa jest piękna, polerowana. Z całego pucka, tu jest brąz, taki cały pucek i to jest wszystko wyfrezowane, obfrezowane i potem wypolerowane. Także podejrzewam, że ta zawiasa kosztuje jedna $50. Także żebym jej nie porysował, bo będzie bolało. A na 2/4, 1,5 cala, ok. Włożymy zawiasy. Bezpieczne miejsce, 1,5 cala i 3/4 to będzie 2 1/4. 2 1/4 będzie tu i tu. Wam pokażę potem, co ja robię, o co tu chodzi. Narysuję przy tym, nie chcę mi się szukać kątownika. Jeszcze będzie szybciej, bo potrzebuję to zrobić szybko i jechać na robotę. I ta zawiasa ma 4 cale, tak. 4 cale, czyli to będzie około 10 cm. I teraz odznaczę sobie od zawiasy, będzie najbezpieczniej. Tu i tu. O. I teraz taka jest sztuczka, że to przedłużę. Okay. To mi laser tnie, wskazuje mi po lewej stronie, czyli dokładnie na kreskę sobie ustawię. I teraz dobrze trzeba trzymać. I muszę to wyciąć. Coś takiego, tak jak teraz. No, pięknie to wyszło. Ponad to troszeczkę, więc dobrze. I teraz musimy wyciąć to. Więc po prostu. Trochę powyrywało, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego że teraz może to wyrwać, dlatego dobrze jest zakleić to tu ze dwie taśmy, żeby to się trzymało na tej stronie, żeby piła nie zakleszczyła, nie rzuciło tego.
się trzymało, pięknie to wyszło. Wycięte jest, zobaczymy czy się mieści. Praktycznie jest. Może o 0,1 mm za mało, więc trochę raz przetnę jeszcze raz. Czyli tak, przysuwam, podnoszę. To są zawiasy, więc to musi być suchliwie, ale nie może być, że jest dziura, że jest luz, dlatego że potem kurna te zawiasy nie będą pasować. No tutaj teraz pistolet mam, więc ciachnę to z gwoździa, jak to się mówi. Tak, tak. Ponieważ to jest z tej samej deski, to mogło być dużo mniejsze, akurat miałem taki odpad, widzieliście, ale to dwucalowe gwoździe, jak ciachnę, to wystarczy. Po jednej śrubie nikt z tego nie będzie strzelał. Śruby wystarczą. Z kanterusinkiem. No i co, chyba go przytnę trochę może tu, bo to będzie taki, jest trochę za duży. Tu jest dobrze, bo jak się przyłoży do drzwi, to jest gdzie złapać ściskiem, ale tutaj jest niepotrzebny. Ale w zasadzie taki jak jest może być. No teraz jeszcze pokażę wam jedną sztuczkę, bo tutaj znalazłem taki mniej więcej szeroki ramiak, jakie drzwi są. No i trzeba to przymocować. I do drzwi zazwyczaj łapie się tu z boku, ale środkowej zawiasy, jeżeli drzwi są pełne, no nie możecie z boku, bo to jest utrudnione. Więc pokażę wam, jak ja to robię w praktyce. Bardzo cienkie wiertło i nawiercę sobie tu i tu w tym szablonie i potem normalnie używam gwoździe. O, tak troszeczkę i on mi trzyma. O, tak samo jak i tu mam w tym starym szablonie. Widać, że to nie jest zużyty, wyfrezowany i mam gwoździe. Te gwoździe wystają odrobinę. To oczywiście jest za dużo. I ten, wyciąga się to bardzo łatwo. Żeby to wyfrezować, trzeba ustawić, to jest 3/4, więc 3/4 plus grubość zawiasy. Zawiasa jest 3,5 mm, 3,2, ponad 1/8 trochę, więc to będzie tak mniej więcej. Myślę, że tyle będzie perfekt. Ok, prąd jest podłączony. Ja przestawię mikrofon na minus ze 20 dB, żeby nie hałasować wam. No, mikrofon wrócił na zero. Tu jest pokazane, ile to jest wgłębienie, więc widać, że muszę zebrać jeszcze pewnie odrobinkę.
chcę ustawić, żeby już na robocie nie ustawiać. No dobra, przejedziemy jeszcze raz, bo było za płytko. Dobrze jest. No dobra. Teraz jest wyfrezowane, głębokość widać, że powinno być dobrze. Tu proszę bardzo, to tak ładnie wychodzi. Te ząbki tylko trochę trzymają. Tu ślady są, ale to są drzwi dopiero do malowania i to są krawędzie drzwi, także i tak od tamtej strony zawias nikt tego nie będzie widział. Teraz takie szybkie sprawdzenie. Weszło, weszło. Pięknie, pięknie. Oczywiście jak są zawiasy z promieniem, to jak się dobierze odpowiedni promień freza, to nie potrzeba robić wycinek, ale te drogie zawiasy mają ostre rogi, 90 stopni, dlatego tu mam taki dobry przyrząd. Pewnie to... Dłutka, kawałek, żeby zobaczyć, czy to trzeba obszlifować, ale nie mam czasu się z tym bawić, bo muszę na robotę jechać. Jeszcze trochę. Te chińskie obcinaczki to różnie to z tym bywa. Ile by nie strugał tymi wynalazkami, to zawsze trzeba poprawić dłutem. Taka jest prawda. No, jak się korner wytnie, będzie dobrze, będzie równo. Nie będę się z tym czerpał teraz. Ważne, że na robocie będzie dobrze. Mam to jakieś lepsze dłuto, to trzeba ładnie zebrać. Ważne. O, proszę bardzo. Jest idealnie równo. Nie ma co brać do głowy. Trzeba jechać na roboty. No, pokazałem wam, jak zrobić szybko w miarę taki jig, czyli taki szablon do wycinania pod zawiasy w drzwiach. Taką metodą można to zrobić bardzo dużo różnych innych przyrządów. Te zawiasy schowam, bo to jest za drogi temat, żebym ja to zgubił. No co? Chłopaki mnie pewnie na robocie zabiją, bo to miało być chwila, a wyszła chwilka. No ale jest jig, jest ustawiony. Muszę tylko zmienić muszę tylko plate, podstawę, dlatego że widzieliście, taka podstawa jest dobra do małych zawias, tak jak tutaj były, takie malutkie, to one po prostu mi nie zeskakuje z tego. Natomiast do tej 4-calowej to jak wyjeżdżam tu dalej, to mi po prostu zeskakuje, ale to po prostu musiałem tylko ustawić teraz, a na robocie zaraz założę większą podstawę. Łatwo jest już ustawić głębokość, dlatego że jak zrobicie w ten sposób, że wierzch nakrywa to, co trzyma, to potem w tym miejscu, ja to zrobię zdjęcie, w tym miejscu macie głębokość, jaką musicie ustawić do zawiasy. Ta reszta środek zostaje, jest niepotrzebna i nie przeszkadza. Natomiast jaką byście nie wzięli frezarkę, ustawiacie tu, dotykacie do tego punktu i macie ustawione.
A że zawiasy są przeważnie około 1/8, czyli 3,2 mm, czasami trochę więcej, także bardzo łatwo już potem to jest po prostu ustawić. Jak się podobało, oczywiście lajka dajcie i niech moc będzie z Wami i lecę na robotę.